Dzień dobry moi mili, witam wszystkie osoby urodzone dnia 8 stycznia w takiej szybkiej przepowiedni dla Was. Nie patrzymy tutaj pod względem roku Waszego urodzenia, tylko i wyłącznie czy jesteście urodzeni po prostu dnia 8 stycznia, więc tak naprawdę ile macie lat nie ma tutaj znaczenia. Ważny jest sam fakt urodzenia w tym konkretnym dniu, bo to jest przepowiednia dla wszystkich widzów kanału, którzy zostali właśnie urodzeni dnia 8 stycznia. Co tutaj dla Was mamy? Króla Denarów, moi drodzy. Bardzo piękna karta. Ona pokazuje, że jesteście takimi ludźmi, którzy raczej na problemy natury finansowej nie narzekają, ale to za sprawą po prostu waszego własnego trudu włożonego w pracę oraz takiej umiejętności obracania pieniądzem i umiejętności oszczędzania również, bo tutaj generalnie to wszystko zawdzięczacie sobie. Możecie na przykład pracować na jakimś wyższym stanowisku, możecie prowadzić swoją własną działalność gospodarczą, na przykład taką, która właśnie wiąże się z jakimiś inwestycjami finansowymi, obracaniem po prostu pieniędzmi, najogólniej mówiąc. No a jeżeli pracujecie, gdzieś jesteście zatrudnieni w jakimś przedsiębiorstwie, to zazwyczaj zajmujecie tam już takie dość wysokie stanowisko. Możecie liczyć ewentualnie na awans, który sobie wypracowaliście waszą ciężką pracą i raczej cieszycie się też takim szacunkiem wśród innych osób, wśród współpracowników, bo rzeczywiście coś już tam w życiu osiągnęliście. Więc po prostu cieszycie się szacunkiem, inni mogą brać z Was przykład, bo tutaj potraficie też wykorzystać swoje naturalne talenty do tego, aby po prostu zamieniać to w pieniądz, czyli to, za co się weźmiecie, zamieniacie w złoto. Jesteście w stanie zrobić z tego jak gdyby interes po prostu, wyciągnąć z tego jakieś korzyści, to co najlepsze, jakieś profity. Jeżeli jesteście ludźmi młodymi, u progu swojej drogi, może rozpoczęliście jakąś właśnie nową pracę, to może wskazywać na to, że ta praca będzie taką pracą na stałe, takim zajęciem, w którym przez dłuższy czas zabawicie i będzie Wam dawało jakieś solidne zarobki, jakąś taką spokojną sytuację materialną, więc jak tam myślicie o kupnie samochodu, czy wzięciu na przykład kredytu hipotecznego pod mieszkanie, no to w tej pracy będziecie mogli już takie plany rzeczywiście czynić i dokonywać takich transakcji, bo będziecie mieć po prostu stałe źródło dochodu. W związkach jesteście osobami również takimi stabilnymi, stałymi w uczuciach, czyli jak już po prostu się z kimś zwiążecie, to też raczej na stałe. Tutaj nie ma takich związków dla zabawy, tylko bardziej właśnie myślenie o życiu, o wartościach rodzinnych, o tradycji. Tacy jesteście po prostu rodzinni i tradycyjni. No może czasami być to sytuacja taka, gdzie Wasze związki są takie troszeczkę przekalkulowane, czyli bardziej stawiacie na wartości materialne, na takie właśnie, czasami są to związki po prostu z rozsądku, że jesteśmy z kimś dla jakichś dóbr materialnych albo po prostu no, Wy przyciągacie takie osoby do siebie, no bo jeżeli inni wiedzą po prostu, że dysponujecie gotówką, no to wiecie jak to jest, ludzie ciągną po prostu do takich ludzi, którzy coś mają do zaoferowania i teraz Wy możecie mieć problem taki, że aby oddzielić, kto tutaj naprawdę jest Waszym przyjacielem, a kto po prostu liczy na jakieś profity dla siebie, że coś mu też tam od Was skapnie. Więc też może to być trudna taka relacja z ludźmi, z otoczeniem, bo Wy możecie podejrzewać tutaj zawsze, że ktoś nie jest szczery z Wami do końca, tylko po prostu sympatyzuje z Wami ze względu na jakieś ewentualne swoje korzyści. Aczkolwiek Wy jesteście osobami takimi stabilnymi, godnymi zaufania, jak dacie jakieś słowo, to dotrzymacie tego słowa, jak macie wykonać jakąś pracę, to zabierzecie się do tego sumiennie, rzetelnie, raczej oddacie pracę w terminie, także tutaj na pewno można na Was liczyć pod tym względem. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, czasem Król Denarów pokazuje jakieś problemy skórne, na przykład alergie, czy jakieś trądziki, tego typu rzeczy, no wszystko to, co na skórze, czy ewentualnie jakieś blizny, jakieś takie przebarwienia, coś, co po prostu występuje na skórze, ewentualnie problemy z wyrostkiem robaczkowym. Także tutaj na to należałoby zwrócić uwagę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie filmu. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń z okazji Waszych urodzin. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia.